Dzień dobry dziewczyny, witajcie w wtorek, Dzień Kobiet, 8 marca. Z tego miejsca chciałam tutaj życzyć wszystkim nam, pięknym kobietom, dużo, dużo uśmiechu na twarzy i miłości. A dzisiaj zaczynamy nagrywać vloga i ja zabieram się za zrobienie śniadanka, kawy, ogarnę sobie tylko tu w kuchni, bo już z rana po prostu podziałałam intensywnie. Pranie postawione, podkurzanie, sprzątnięcie, mycie podłóg, więc teraz zrobię sobie kawkę i będę chciała Wam, słuchajcie, pokazać tą tapetę, powiedzieć, skąd jest ta tapeta, którą mamy nową na ścianie, bo jak tak wrzucam czasami jakieś snapy, albo właśnie nagrywam jakieś filmiki, to dostaję zapytania właśnie, skąd jest ta tapeta, także dzisiaj zaraz, jak się ogarnę, na spokojnie pokażę Wam z jakiej strony, pokażę Wam w jaki fajny i szybki sposób możecie sobie dopasować tapetę wybraną przez Was właśnie do Waszego miejsca, w którym będziecie chcieli mieć tą tapetę, czyli salon, pokój, kuchnia i tak dalej, bo powiem Wam, że to co Wam pokażę, tą taką wizualizację, ona naprawdę bardzo, bardzo nam pomogła, bo gdyby tej wizualizacji nie było, chciałam wybrać zupełnie inną tapetę i podejrzewam, żeby było strasznie, strasznie ciemno, bo ten nasz metraż tutaj w salonie nie jest jakiś wielki, także dobra, ja się zabieram za ogarnięcie kuchni, zrobienie śniadanka, kawy i zaraz do Was przyjdę. No dobra, słuchajcie, na samym początku pokażę Wam właśnie, jak wybraliśmy sobie tapetę. Tapeta pochodzi ze sklepu Fototapety Shop. Mamy tutaj, słuchajcie, przeróżny wybór, jeżeli chodzi o takie wnętrzarskie rzeczy, bo mamy tapety ścienne, mamy właśnie fototapety, folie na okna, między innymi właśnie nawet do łazienki, naklejki na meble do oklejania, patrzcie jakie fajne, do pokoju dziecięcego, obrazy na płótnie, przepiękne, naprawdę bardzo ładne, oraz takie zwykłe plakaty, czyli mamy tutaj naprawdę takie bogaty asortyment, jeśli chodzi o wnętrza, o dekoracje, o urządzanie wnętrz, co mi się bardzo podoba. I tutaj w tym sklepie Photoshop stosunkowo niedawno wyszła taka fajna opcja wizualizacji. Dobra, to jeszcze tak na chwileczkę się tutaj odwrócę w tą stronę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wybór tapet, muszę Wam powiedzieć, że na samym początku, zanim jeszcze wszedł właśnie ten wizualizator do wyboru właśnie tapet, no muszę Wam powiedzieć, że patrzyliśmy za tapetą, która będzie przypominała las, która będzie przypominała mocne wnętrze. Później zdecydowaliśmy, że przerzucimy się w ogóle na tapetę typu panorama. I wybrałam, na dobrą sprawę, wybraliśmy wspólnie przepiękną panoramę Manhattanu nocą. Możecie sobie wyobrazić, że to była tapeta bardzo ciemna, przepiękna, ale szczerze, w momencie, kiedy wszedł właśnie na stronę ten wizualizator, pan Mateusz, przesympatyczny i naprawdę bardzo, bardzo pomocny właściciel tego sklepu internetowego, doradził nam, wytłumaczył każdy proces właśnie realizacji zamówienia, jak powstaje tapeta i także takich dużo, dużo wskazówek, które uważam za bardzo cenne wskazówki, to jest to, słuchajcie, czym kierować się przy wyborze tapety. Także i gdyby nie było pana Mateusza, który pokierował nas, czym się kierować przy wyborze tapety, to słuchajcie, wybralibyśmy tą ciemną tapetę Manhattanu i tutaj w tym naszym salonie na dole zrobiłaby się, tak brzydko mówiąc, nora, bo tapeta jest bardzo ciemna, a tutaj to wnętrze nie jest jakieś wielkie, wiecie o co chodzi. Jak się stanie tak 10-15 metrów od tapety, to wygląda ideolo naprawdę, ale gdyby ta ciemna tapeta tutaj była i kiedy ja stoję tak 2 metry powiedzmy od tej tapety, to wszystko by się zlewało, byłoby bardzo ciemne, przytłaczające i koniec końców, 4 razy wybieraliśmy w ogóle tapetę i koniec końców zdecydowaliśmy się właśnie na tą cegłę, którą widziałyście i o którą pytacie i nie ukrywam, że jestem niesamowicie zadowolona, że zdecydowaliśmy się w ogóle na tą tapetę. I ja już Wam pokażę, na czym polega właśnie ta wizualizacja wyboru tapet, bo uważam, że to dało naprawdę bardzo duży progres, jeżeli chodzi o nasze zamówienie naszej tapety, z tego względu, że przez to, że mogłam sobie dopasować, jaką chciałam tapetę do mojego pokoju tutaj na dole, zdecydowaliśmy się, że jednak ta cegła będzie najlepsza.
No i na stronie fototapety.shop, słuchajcie, możemy użyć sobie takiej wizualizacji, jak dana wybrana tapeta będzie wyglądała w naszym pomieszczeniu, w naszym pokoju. Jak to trzeba zrobić? Wchodzimy sobie po prostu na stronę fototapety.shop, zjeżdżamy na sam dół strony i tutaj mamy taki klik, zobacz w swoim wnętrzu. Przyciskamy sobie to i tutaj wyskakuje nam miejsce, aby przeciągnąć lub opuścić plik w to miejsce, czyli dodajemy tutaj zdjęcie swojego wnętrza. Ja już mam tutaj wgrane zdjęcie z internetu, bo chcę Wam pokazać, jak możemy wykadrować właśnie tapetę, jak zrobić właśnie tą wizualizację, jak na naszej ścianie będzie wyglądała tapeta. I tutaj, jak już załadujemy zdjęcie swojej tapety, to niebieskie tło, to ten niebieski slajd, to jest właśnie tapeta. Tu na tej szerokości, na tym tle pojawi się nam tapeta i jak już mamy załadowane zdjęcie, tutaj przesuwamy sobie tymi zielonymi punkcikami szerokość, po prostu wielkość naszej tapety. O, w ten oto sposób tak będzie wyglądała tapeta. Ja oczywiście robię to tak, wiecie co, no nie całkiem dokładnie, chcę Wam tylko pokazać właśnie, jak ten wizualizator działa, żebyście widziały. Kiedy już mamy załadowane właśnie to zdjęcie, mamy rozłożoną, że tak powiem, tapetę, klikamy dodaj obszar, czyli teraz po tym kliknięciu dodaj obszar możemy sobie po prostu właśnie wykadrować, wytniemy sobie po prostu to łóżko, bo w tym momencie jakbyśmy narzucili jakąś tapetę, którą chcemy sobie wybrać, to tapeta pojawi się na całym tym niebieskim obszarze, czyli też tutaj na tym łóżku na przykład. Tutaj mamy jeszcze taką skalę, możemy sobie przybliżyć, jeszcze przesunąć, to jest troszeczkę z tym zabawy, żeby po prostu powycinać to łóżko i jak już mamy kliknięte dodaj obszar, teraz zaznaczamy właśnie kadr tego łóżka. Powiedzmy, klikamy pierwszy przycisk i tu nam ta kropeczka, która się pokazała, kadruje nam po prostu, słuchajcie, widzicie? Łóżko. Ja nie robię tego jakoś mega dokładnie, bo tutaj troszeczkę z tym czasu by zeszło. Wolę sobie to tak po prostu, wiecie co, na szybko zrobić, żebyście wiedziały mniej więcej, o co tu chodzi. Łóżko i tu w tle będzie tapeta. I teraz, żeby na przykład, jak chcemy sobie wykadrować tu, jakbyśmy miały na przykład jakieś zdjęcie, jakiś obrazek, to klikamy dodaj obszar i kadrujemy. O, widzicie, patrzcie, teraz będziemy kadrować lampę z tej strony. Drugi pyk. Pyk, pyk, kadruję po prostu drugą część lampy. W tym momencie, jak tutaj daliśmy sobie cały obraz, całą ścianę, tak wygląda w tym momencie nasza rozłożona tapeta. Kolejnym etapem jest kliknięcie przycisku dalej. I wyskoczyła nam informacja, Twoje wnętrze jest gotowe, poruszając się po naszym serwisie, kliknij w ikonki o takie, aby zobaczyć podgląd. I teraz zobaczymy, jak na tym pokoju, na naszym zdjęciu wyglądają dane na przykład tapety. Klikam sobie foto tapety, przyciskam przykładowo botaniczne, tropikalne. Mamy tutaj wszystkie możliwe tapety. Klikamy na przykład na tej tutaj podgląd i popatrzcie. W ten oto sposób będzie wyglądała, no dobra, tego nie bierzemy pod uwagę, tu nie wykadrowałam dokładnie, ale tak będzie wyglądała przykładowo ta tapeta w naszym pokoju. Tutaj mamy przepiękne róże, po kolei możemy sobie przesuwać, o, ta jest ładna, każdą tapetę. Bardzo mi się podoba to, muszę Wam powiedzieć. I tak po prostu robimy z każdym pomieszczeniem. Z tą wizualizacją, z tym kadrowaniem, to tak jak mówię, jest troszkę pracy. Jeżeli macie na przykład pokój, weźmy tą na przykład tapetkę, patrzcie, jak ładnie wygląda. Dobra, jeszcze tak chciałam powiedzieć, jeżeli macie na przykład pokój, w którym będziecie chcieli kłaść tapetę, a przed tą tapetą na przykład macie na ścianie pełno obrazków, zdjęć i tak dalej, ściągnijcie je, żeby była po prostu czysta, gładka tapeta i na przykład, jeżeli robicie w sypialni, no to dobra, łóżko niech będzie, żeby na ścianie było jak najmniej
obrazków, wtedy macie po prostu mniej tego wszystkiego kadrowania, tej zabawy. Ale ten oto tutaj właśnie wizualizator, muszę Wam powiedzieć, że rewelacyjnie sprawdza się właśnie do tego, żeby sprawdzić, jak dana tapeta będzie wyglądała. Jest jeszcze u góry, w prawym tutaj rogu w tej chmurce, słuchajcie, możemy sobie załadować swoje zdjęcie, jakie tam chcemy i stworzyć swoją tapetę. Ja tutaj mam pomieszczenie przykładowo, no nie wiem, dobra, załadujemy jakieś zdjęcie. Ono oczywiście musi być w dobrej rozdzielczości. Zaraz będzie bajka po reklamie, nie? No. Pulpit. Dobra, weźmy. Nie wiem. Dobra, tu załadujemy pierwsze lepsze zdjęcie, jakieś mi się tam nawinęło. Ważne, żeby była dobra rozdzielczość i mamy tutaj właśnie to sobie zdjęcie załadowałam i zobaczymy, jak klikamy w zdjęcie nasze własne i możemy sprawdzić, jak nasze wybrane zdjęcie będzie na przykład wyglądało na, dobra, fototapecie. Popatrzmy. I mamy tutaj, patrzcie, o jakie ładne, kurka wodna, patrzcie, jakie to ładne jest. Tu mamy na przykład pokój, łóżko i nasze zdjęcie. I tutaj mamy różne, widzicie, wizualizacje. I tu na samym dole mamy też właśnie dostępne również, jako nawet, o, naklejka na drzwi. Tutaj mamy obrazy, tutaj mamy właśnie fototapetę, plakat, obraz do salonu, obraz na płótnie, popatrzcie. I plusem jest jeszcze to, że słuchajcie, możecie zamówić sobie próbkę. Próbkę, czyli przychodzi taki jeden kawałek tej fototapety, jaka będzie rozdzielczość, jak ona wygląda. No słuchajcie, a tapeta sama u nas wygląda w ten sposób. Jak widzicie, no, odbijam się tutaj w lusterku i to wszystko tutaj się odbija. Przepięknie wygląda. Tapeta ogólnie przyszła, słuchajcie, w trzech takich dużych płatach. Jak widzicie, o ile, no tutaj może jakieś łączenie jest delikatnie widoczne, niedoklejone po prostu, ale to w żaden sposób, no niczemu nie przeszkadza. Bardzo ładnie się ją nakładało, bardzo łatwo i tak jak mówię, ona jest naprawdę dosyć gruba. To jest akurat tapeta 3D? Chyba tak. I naprawdę bardzo fajnie ona się prezentuje i tak jak mówię, plusem tej tapety jest to, że słuchajcie, możemy ją po prostu przetrzeć jakąś wilgotną szmatką, jeżeli coś się rozleje, poleje i myślę, że tutaj naprawdę na tej naszej ścianie od razu to nabrało po prostu charakteru. Słuchajcie, kilka dobrych lat temu tutaj jak jest telewizor, było takie jakby półkole i myśmy tu mieli po prostu surową cegłę. Mi się cegła zawsze, od zawsze podobała, dlatego wybrałam koniec końców tą tapetę i myślę, że naprawdę to się bardzo fajnie prezentuje, nie jest za ciemna, nie jest też za jasna, przez co optycznie to pomieszczenie wydaje się dużo większe. No i na przykład teściowie myśleli, że to jest po prostu cegła, bo tak fajnie i naprawdę no tak żywo pokazane. Także ja jestem jak najbardziej zadowolona. No, także muszę Wam powiedzieć, że jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z tej tapety. No i tak jeszcze raz podkreślam, że obsługa w tym sklepie jest po prostu ekspresowa, bardzo profesjonalne podejście. Wielki szacun też za to, że no pan Mateusz, który się zajmuje firmą, wielokrotnie ze mną rozmawiał, udzielał jakichś tam sugestii, wskazówek, na co zwrócić uwagę, że pani Kasiu, jednak ta tapeta nie będzie, myślę, że za dobrze wyglądała, żeby może zwrócić uwagę na coś innego. I jestem zadowolona, bo tak jak mówię, jakbym zrobiła to tak, że hop, siup, wybrała, zamówiła i by przyszło, to bym się po prostu zdziwiła i nie byłabym zadowolona z tego względu, że tapeta byłaby mega ciemna, no i naprawdę tu by się taka nora zrobiła. A ta mi się bardzo, ale to bardzo podoba, jeszcze z tymi pięknymi tulipanami, także no mówię, jestem zadowolona, linki Wam zostawię na dole, to sobie możecie zerknąć, zobaczyć, jeżeli jesteście na etapie właśnie remontów, bo wiem, że na wiosnę zazwyczaj wszyscy remontują pomieszczenia i zastanawiam się, czy nie wybrać sobie, bo będziemy u góry, u Lenki na wiosnę właśnie robić remont, ale zastanawiam się, czy będzie to tylko malowanie, to jest kwestia do po prostu przegadania z mężem, bo tam jest bardzo dużo skosów.
na tym poddaszu i nie wiem, jakby wyglądała jakakolwiek tam fototapeta. Także no to jest jeszcze kwestia do przedyskutowania. Tymczasem uciekam, słuchajcie, dzisiaj tak mega po domowemu, bo no nie czuję się w ogóle, coś mnie znowu łapie, jakieś zatoki i tak dalej. Więc nie czuję się nawet na to, na siłach, żeby się malować. Po co? Siedzę dzisiaj w domu, dzisiaj na obiad serwuję placuszki po węgiersku i słuchajcie, wczoraj robiliśmy świece. Idę Wam pokazać. No i dobra, słuchajcie, tutaj mamy pierwszą partię świec o tej zwykłej, klasycznej pojemności, czyli 250 ml i mamy trzy zapachy. I dzisiaj robimy dalszą część, bo wczoraj po prostu zrobiliśmy tylko kilka, bo późno się za to zabraliśmy. I robimy już tylko i wyłącznie białe świece, nie będziemy się bali, słuchajcie, jakieś kolorowe barwy i tak dalej, no chyba, że będzie gdzieś tam na życzenie, no to jak najbardziej, ale po prostu bardziej nam się podobają jednak te białe świece i jeszcze mi zostaje po prostu przyciąć knoty i tutaj w tym pięknym szkle, no te świeczki będą troszeczkę droższe z tym szkłem, no muszę Wam powiedzieć, że pachną one obłędnie, to jest akurat figa. To tutaj, to jest figa. Tutaj mamy taką mieszankę wisterni z bzem. Ona pachnie po prostu, słuchajcie, obłędnie. No i kokos. Kokos zwykły. One jeszcze oczywiście będą do przycięcia knotu, etykietowanie i tak dalej, więc dzisiaj zabieramy się za kolejne świece, ale jak już tu podchodzę, to po prostu pachnie obłędnie, także zabieram się za przycięcie knotów teraz. Wykończyłam, Jezu, nie patrzcie na moje paznokcie, bo po prostu lakier mi schodzi i muszę je zmyć, bo po prostu wyglądają masakrycznie, ale wykończyłam kolejne opakowanie właśnie tych drażytek Mers Special. Zostało mi jeszcze jedno opakowanie w zapasie i oczywiście jak je skończę, to kupię sobie jeszcze, bo zauważyłam, że oprócz tego, że no włosy bardzo szybko rosną, to jeszcze mocno mi się wzmocniły właśnie dziewczyny paznokcie. Także do śmieci, muszę jeszcze ogólnie zmyć te paznokcie, bo nie wyglądają. Dobra, tak jeszcze w temacie takiego wnętrza, wyposażenia, urządzania domu, to słuchajcie, testujemy oczyszczacz powietrza Klarta 4. Jest to najnowsza wersja właśnie tego oczyszczacza, również ze sterowaniem przez aplikację. No muszę Wam powiedzieć, że tak jak z tym nawilżaczem powietrza, żeby tak to nawilżenie było czuć mocno, to trzeba było na ten taki największy obrót dać, a tutaj no ten oczyszczacz powietrza ma tam działanie jakieś oczyszczające. Nawilżenia nam na razie nie trzeba póki co, bo no skupiliśmy się raczej na tym, żeby oczyszczać to powietrze z racji tego, że mamy dwa psy w domu. Także na razie póki co testuję. Muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo z tego zadowolona, ja i zarówno mój mąż. Także jak przetestuję, potestuję, poużywam, to na pewno pojawi się drugi odcinek serii testowane. Widzę, że ta tapeta to mi się po prostu tak nieziemsko podoba, że po prostu jestem w niej zakochana. No uwielbiam ją. Dobry wybór padł, także no, ona tak się tutaj komponuje i muszę Wam powiedzieć, że odpaliłam ostatnio, troszkę za dużo tu tych wszystkich gratów jest Antosi, bo ona po prostu, co ja to pochowam, to ona po prostu, wiecie, powyciąga. Tutaj była wcześniej jej taka garderoba. Wszystko poszło do góry, do pokoju, do szafy. Przeniosłam, a tutaj został taki regał na dobrą sprawę z zabawkami. Plusem jest to, że on jest, słuchajcie, tutaj właśnie za drzwiami, więc tutaj tego nie widać, ale tak jak mówię, no same zabawki są tutaj praktycznie. Ona się wszystkim bawi, także to tak tutaj wygląda, ale chciałam Wam powiedzieć, że odpaliłam ostatnio naszą ostatnią świeczkę, która się nie sprzedała i tak sobie pomyślałam, a zapalę sobie ją, bo jest po prostu piękna. No i żałujcie. No i tak jak mówię, żałujcie, bo zapach jest po prostu przepiękny. Jak tylko to otworzyłam, to od razu poczułam przede wszystkim tak wino grzane, goździki, pomarańcze i gruszkę. O, pięknie, wącham tu to, naprawdę to jest mega, mega zapach, także jak sobie wypalę tą świeczkę, to na pewno umyję to szkło i tu będzie jakieś uzupełnienie, jakaś inna świeca, także no, myślę, że
Kawał dobrej roboty było, jeżeli słuchajcie, chodzi o te świece z zeszłego sezonu, w sensie te takie przedświąteczne, pięknie tulipanki tutaj mi rosną. I tak przycięłam delikatnie końcówki po kupieniu i dosypałam minimalnie cukru. I faktycznie muszę Wam powiedzieć, że tulipanki przepięknie wyglądają. Ja ogólnie uwielbiam tulipany, także kwiaty. W sumie to wolę tulipany niż róże. No, także mam tu dwa bukieciki. No mega się ta tapeta komponuje, tutaj taka jasna, także jestem zadowolona. No i w sumie nie wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. Chodzę dzisiaj taka bez makijażu. Powiem Wam, dziewczyny, że coś mi głowa ostatnio znowu częściej boli, częściej łykam przeciwbólowe. Był taki czas, że ja naprawdę bardzo dużo leków przeciwbólowych zażywałam. Słuchajcie, jechał już nawet z grubej rury ketonal, ale nie ten forte, co jest teraz w aptekach, tylko taki ten na receptę, ale to jeszcze za czasów, jak jeszcze do szkoły chodziłam. Później, mając te naście, 20 parę lat, to też non stop przeciwbólowe. Później, słuchajcie, był taki czas, taki moment, że ja praktycznie w ogóle nie jadłam przeciwbólowych, bo wszystko było dobrze. I teraz wydaje mi się, że znowu, nie wiem, może tak faktycznie zauważyłam trochę też, że jak jest ten sezon jesień-zima, zatoki i tak dalej, to mnie ten łeb dużo częściej boli. Dzisiaj znowu już nie mogłam po prostu za bardzo funkcjonować, więc tak po 10 sobie wzięłam tabletkę i póki co puściło. Trzyma, na razie jest dobrze, więc ogarnęłam sobie chatę i siedzę. Tak, zaraz idę sobie głowę umyć, bo już taka nie za świeża jest, ale muszę Wam powiedzieć, że tak ufajdałam się tutaj. Spadł mi sos z placków ziemniaczanych. Brawo. I miałam Wam jeszcze coś pokazać i zapomniałam. Aha, właśnie. W Rossmanie teraz jest promka na kosmetyki NAM. Tak, w Rossmanie jest promka na kosmetyki NAM i dała mi cynka Ania. Aniu, serdecznie dziękuję, bo mi się skończył ten mój puder, ale dziewczyny, nie było tego pudru, który ja chciałam. W sensie, o, już Wam pokażę, który. Może ja sobie tu otworzę. Dziewczyny, muszę Wam powiedzieć, że pasowałoby mi. W ogóle będę malować oczywiście toaletkę. Tu farbą mu fajdałam. Toaletkę będę malować farbą na biało, jak się trochę cieplej zrobi. Bo już nie mogę patrzeć na te, wiecie co. O, patrzcie, tutaj jak swego czasu oklejałam. Tu Tośka mi jakimś lakierem. Tu Tośka mi to odklejała, także no nie wygląda ona za rewelacyjnie, ale tak jak mówię, się teraz cieplej zrobi, to będę ją malować na biało, żeby tutaj wszystko pasowało. No, a puder, jaki kupiłam sobie, to jest ten mój puder, który ja uwielbiam i już miałam, słuchajcie, trzy. To jest trzecie moje opakowanie. Kurde, nie było go w tym Rossmanie, w którym ja byłam, ale wzięłam sobie. Ten jest setting, czyli taki utrwalający właśnie, kurczę, jestem ciekawa, jak ten będzie się sprawdzał. 18, 19 zł niecałe po promocji i patrzcie, ten, o, tym się różni. Tak, że to jest taki transparentny puder do twarzy, a to jest jakiś lekki satynowy puder z wygładzającym kompleksem, ten Best Filter Needed. No zobaczymy, będę go testować, jestem ciekawa, czy faktycznie też będzie mi się sprawdzał tak jak ten. Kupiłam jeszcze sobie klej duo dla klientek, bo mi się skończył. No i na dobrą sprawę, na dobrą... po obiedzie, hello. No i na dobrą sprawę tyle takich moich zakupów, bo no nie mam potrzeby nic kupowania. No ale właśnie, nie pokazywałam Wam tutaj we vlogu, bo ostatnio dostałam również, wybrałam sobie, doszły mi nowe trzy sety właśnie z Oceans Apart. Tutaj mam górę, top z kompletu z leggingsami i tutaj mam dół, dresy, które są naprawdę tak wygodne, tak miły materiał, że jestem w szoku. I to jest rozmiar S-ka. Wzięłam sobie dres S-kę i ten różowy M-kę. I zapraszam Was na ten, na shortsa, bo nagrałam właśnie, nagrałam co? Shortsa właśnie na Dzień Kobiet i tam jest akcja promocyjna, bardzo fajna, przy zakupach od 319 zł, dziewczyny, z kodem siarka set, dostajecie drugi wybrany przez Was właśnie set w prezencie, więc może Wam najwyżej pokażę. No dobra, to ja Wam tak tylko szybko na łóżku tu pokażę, bo nie będę tego ubierać, w innym vlogu
zarzucę na siebie i Wam pokażę. Tutaj jest właśnie set Getry leginsy, te różowe, które mam na sobie, zresztą tutaj Wam już napisałam, pokazałam. No i muszę Wam powiedzieć, że to jest jednak materiał, który najlepiej mi się nosi, jeżeli chodzi, jest taki najbardziej miękki, najprzyjemniejszy jak dla mnie, póki co z tych setów Ocean's Apart, bo on jest taki proszkowany, nie jest prześwitujący i można go po prostu tak na co dzień nosić, a ten różowy neon to po prostu jest bomba. Wziąłam sobie tutaj też taki set, co się nazywa Cosmic i on jest po prostu boski. Nie wiem, czy dostałam w ogóle, jak pokazałam te sety na Instagramie, to kilka z Was mi napisało, że też macie właśnie ten set i jesteście mega zadowolone, jak on brzuch trzyma. Tutaj mamy, słuchajcie, gumę, to wszystko tutaj, cała ta szerokość to jest guma i to tak rewelacyjnie brzuch trzyma, no po prostu mega. Bardzo mi się podoba, że materiał jest taki lekko połyskujący, w ogóle nie jest prześwitujący i ja miałam ten set w Zakopanem. I muszę Wam powiedzieć, że jestem mega zadowolona. A tutaj mamy taką kieszonkę, o, tu na przykład możemy sobie tu coś włożyć podczas ćwiczeń. Tak jak ja mówię, ja nie ćwiczę, więc ja go obróciłam po prostu tak do noszenia i myślę, nie mogę się doczekać wiosny, aż będzie cieplej, że będę w tych samych setach śmigać. A jeżeli chodzi o górę, to góra to jest taka, słuchajcie, jakby bluzeczka, taki top. Pod spodem tutaj mamy stanik z wymiennymi wkładkami i on jest po prostu taki, o, troszkę dłuższy, taki typowy, taki crop top, powiedziałabym, ramionczka regulowane, co mi się bardzo podoba. No i jeszcze wzięłam sobie bluzę, taką beżową, fajną bluzę z tej serii Unisex i ona jest w rozmiarze S. I słuchajcie, te bluzy, te zestawy Unisex mogą zarówno mężczyźni, jak i kobiety nosić, bo one są totalnie takie uniwersalne. No i tutaj mamy kieszonkę i tutaj jest również, tak jak w tych dresach, spodniach, taka kieszonka zamykana na magnes. Bardzo fajnie, tutaj możemy jakiś kluczyk do szatni, czy jakiś pieniążek sobie wrzucić i nie ma problemu, że nam to wypadnie. Także bardzo fajne, bardzo mi się podoba. No i tak, tak jak mówię. Teraz trwa taka promocja fajna, że od 319 zł, jak sobie zrobicie zamówienie, to drugi zestaw dostajecie w prezencie. Także mega polecajka. No dobra, i żeby coś mi tu pachniało, nie wiem jak Wy, ale ja świeczki mogę palić cały rok, w zależności od tego, jaki mamy klimat, jak jest ciepło, to takie idą, słuchajcie, zapachy. Tu jest ta świeczka, która była w pudełku I Love Box i muszę Wam powiedzieć, że ona bardzo słabo pachnie. Fakt faktem, designerska, przepiękne, ładne szkło, w ogóle tutaj ten grawer ładny. Ale no, ona słabo pachnie, zresztą to nie jest tylko moje zdanie. No i zapalę sobie tą świeczuszkę tutaj i dodatkowo odpalę naszą świąteczną gruszkę, która jeszcze była, która mi została taka jedna. Odpalę sobie ją, niech się palą. Ona akurat była czerwona. Niech się tutaj ładnie palą. Bardzo mi się podoba. Aha, i często w sumie pytacie, dziewczyny, słuchajcie, o tą tackę drewnianą. Ta tacka, jak i ten tutaj hipek, one pochodzą z sklepu, ze sklepu Decor Concept Store, tak samo jak i te plakaty takie ozdobne, które Wam kiedyś pokazywałam. Bardzo fajny asortyment, bardzo fajne ceny, bardzo mi się to podoba, takie minimalistyczne, naprawdę ładnie wygląda. A o żaby też się nieraz pytacie, słuchajcie, są to żaby, które dostałam z moim Stasiem na rocznicę ślubu od moich rodziców, także tak mi się to tutaj będzie teraz palić. Tym oto akcentem, słuchajcie, kończymy tego vloga. O, tą świeczkę muszę jeszcze opróżnić, bo ona jest, to jest z Yankee Candle, umyć szkiełko i będę miała podświeczki nasze. No, także tym akcentem oto żegnam się już dzisiaj z Wami. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że miło spędziliście czas przy tym krótkim jakże vlogu, ale no, ale coś tam się podziało. Także miłego dziomka życzę wszystkim, trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnych filmikach. Buźka!